Dzień dobry, nazywam się Alicja Anigacz. Jestem pracownikiem Politechniki Opolskiej na Wydziale Mechanicznym. Prowadzę zajęcia na wzornictwie przemysłowym. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa wykład z zakresu grafiki o kompozycji. Zanim jednak przejdziemy do wykładu, chciałam zaznaczyć, że filarem każdego projektu graficznego są cztery rzeczy, czyli typografia, ikonografia, kolor i układ, o którym będę dzisiaj mówić. Żeby poznać pozostałe trzy filary, zapraszam nas na studia na wzornictwo przemysłowe. Podział idealny o kompozycji, która broni się sama. Opowiem o złotym podziale, ciągu Fibonacciego, przestrzeni pozytywnej i przestrzeni negatywnej. Czym jest złoty podział? Często zamienną nazwą do niego jest podział harmonijny, złota proporcja czy boska proporcja. Wykorzystuje się go w kompozycjach projektowych, architektonicznych, malarskich, rysunkowych czy fotograficznych, które są estetyczne i proporcjonalne. Złoty podział. Czy jest to coś nowego? Odrobina historii. Złoty podział to nic nowego. Znamy go od starożytności. Stosowano go w planach egipskich piramid, starogreckich budowli na Akropolu, rzymskiego Koloseum czy Bazyliki Świętego Piotra. Są one oparte na proporcjonalnych i harmonijnych układach architektonicznych. Złoty podział występuje też w ludzkim ciele. Są to średnie proporcje odcinków ludzkiego ciała. Wysokość człowieka, odległość od stóp do bioder i odległość od bioder do czubka głowy. Są to również proporcje ludzkiej twarzy, czyli wysokość czaszki, wysokość od żuchwy do poziomu oczu. Złoty podział występuje również w naturze. Proporcje złotego podziału można spotkać w budowie wielu roślin oraz zwierząt. Jak widzą Państwo na obrazku obok, kot również wpisuje się w złoty podział. Dlaczego więc złoty podział jest tak ważny? Na co dzień oko ludzkie przyjmuje bardzo dużą liczbę kształtów odzwierciedlających te właśnie proporcje i przyzwyczaja się do nich. Dlatego sztuka, rzeźba, fotografia czy architektura uwzględniająca złoty podział jest przyjemna dla oka i oddziałuje pozytywnie na psychikę. Złoty podział to też matematyka. To podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam jak całego odcinka do części dłuższej. Czyli długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Mamy też złotą liczbę, czyli liczbę fi od starożytnego greckiego rzeźbiarza Fidiasza. Stosunek, o którym mowa w definicji, nazywa się złotą liczbą. Złoty podział możemy również wykorzystać dzieląc prostokąt. W złotym prostokącie stosunek dłuższego boku do krótszego jest równy złotej proporcji. Złoty prostokąt może być rozcięty na kwadrat i prostokąt o tych samych proporcjach, co rozcinany. Powszechny pogląd mówi o tym, że takie proporcje wyglądają estetycznie. Złoty podział w sztuce. Wielu artystów i architektów od czasów antyku tworzyło swoje dzieła z zachowaniem złotego podziału, szczególnie w formie złotego prostokąta. Patrząc na obecny slajd, nawet w tej prezentacji możemy doszukać się właśnie tego podziału. Złoty podział i ciąg Fibonacciego. Przechodząc dalej, mamy ciąg Fibonacciego. Kim był Leonardo Fibonacci? To włoski matematyk pochodzący z Pizy. Żył w latach 1175-1250. W trakcie swych podróży zapoznał się z osiągnięciami arabskich i hinduskich matematyków, między innymi z systemem dziesiętnym, który później propagował. Jego nazwisko stało się sławne głównie dzięki ciągowi liczb, który został od niego nazwany ciągiem Fibonacciego. Ciąg Fibonacciego to ciąg rekurencyjny, czyli definiujący sam siebie. Jak to w takim razie działa? Każda z liczb w ciągu Fibonacciego poza wartościami stałymi, czyli 0 i 1, jest sumą dwóch poprzednich liczb. Począwszy od 0, sekwencja jest następująca. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144 i tak dalej. Jeżeli podzielimy dowolną liczbę w ciągu przez jej poprzedniczkę, za każdym razem otrzymamy wynik, który będzie wahał się w okolicach 1,618 tysięcznych, liczbie definiującej złoty podział. Złoty prostokąt i ciąg Fibonacciego, spirala Fibonacciego. Na wcześniejszych slajdach widzieli Państwo spiralę Fibonacciego. Jak w takim razie wyznaczyć łuk tej spirali? To proste. Proszę spojrzeć na rysunek. Prosta przerywana dzieli kwadrat na pół. Za pomocą prostej AB należy wyznaczyć łuk prowadzący do punktu C. Na kolejnym slajdzie możemy zobaczyć ciąg kwadratów, których długości boków są kolejnymi liczbami ciągu oraz spirale Fibonacciego. Ciąg Fibonacciego, jak wyznaczyć prostokąt o złotym podziale? Pewnie zastanawiają się Państwo, jak wyznaczyć w takim razie taki prostokąt, który ma złoty podział. Również nie jest to trudne. Należy wziąć kwadrat i pomnożyć jedną stronę przez liczbę 1,618 tysięcznych, a otrzymamy prostokąt o harmonijnych proporcjach, złotych proporcjach. Teraz, jeśli położymy kwadrat na tym prostokącie, dwa kształty dadzą nam złoty stosunek. Dodając łuk do każdego kwadratu, uzyskamy schemat złotej spirali. Okrąg w ciągu Fibonacciego. Teraz przejdziemy krok dalej. Dodamy koła. Należy prześledzić okrąg w obrębie każdego kwadratu. Wtedy będziemy mieć koła, które mają proporcje 1 do 1,618 tysięcznych i są w proporcjach zrównoważonych względem siebie. Pewnie zastanawiają się Państwo, dlaczego? Ciąg Fibonacciego dobrze jest wykorzystać w praktyce. Omówię go tutaj na logo Twitter. Mamy przykład użycia prostokąta o złotym podziale. Widzimy przed sobą logo Twittera, które jest dobrze zaprojektowanym znakiem graficznym. Wygląda estetycznie, ponieważ opiera się na przemyślanej strukturze, prostokącie o złotym podziale. Nawet jeśli gołym okiem tego nie widać, posiada odpowiednie proporcje i ułożone jest na powtarzalnej siatce. Jak zastosować złoty podział do naszych projektów? Można zastosować złoty podział do wielu elementów kompozycyjnych naszego projektu, w tym układu, odstępów, treści, obrazów czy formularzy. Należy ustawić sobie wymiary za pomocą złotego podziału. Zastosować złoty współczynnik jako przydatną wskazówkę do określania wymiarów lub układu strony. Jednym z bardzo prostych sposobów na wyznaczenie złotego podziału jest ustawienie wymiarów obszaru roboczego na 1 do 1,618 tysięcznych. Na przykład weźmy typowy układ o szerokości 960 pikseli. Należy go podzielić przez 1,618 tysięcznych i dostaniemy bok o długości 594, co będzie wysokością naszego układu. Teraz należy podzielić ten układ na dwie kolumny, używając złotego podziału i gotowe. Pracując na tych kształtach, nasz układ będzie zachowywał harmonijne proporcje złotego podziału. Złoty podział wykorzystujemy również w projektowaniu stron internetowych. Dwukolumnowy układ jest dobrze dostosowany szczególnie do projektowania takich właśnie stron. Ten układ używany jest do stworzenia czystej, łatwej do odczytania, dobrze zorganizowanej strony internetowej. Zapewnia czytelnikom stronę, która ma naturalne poczucie porządku, równowagi i hierarchii. Dwukolumnowy układ nie stosuje się jednak jedynie wyłącznie do projektowania stron. Używając złotego podziału, odstępy. Odstępy to bardzo ważny element każdego projektu, czy to użycie przestrzeni negatywnej, czy dodatniej, zwanej też pozytywną. Co to jest przestrzeń negatywna i pozytywna, opowiem w następnych slajdach. Określenie odstępów między elementami może być dość czasochłonną sprawą. Zamiast tego można zacząć od diagramu złotego podziału i pozwolić kwadratom poprowadzić nas, gdzie umieścić każdy element. Zapewni to obliczenie naszych odstępów i proporcji, a nie poleganie na własnej instynktowności. Przestrzeń pozytywna i negatywna. Czym w takim razie są przestrzeń pozytywna i negatywna? Przestrzeń negatywna to puste obszary, na których nie ma żadnych rozpoznawalnych kształtów, jest ona niezróżnicowana względem barwy czy jasności. Przestrzeń pozytywna to fragmenty kadru
które są wyraźne i istotne, są na nich obiekty. Przestrzeń negatywna, czyli przestrzeń biała, nazywana też z angielskiego white space. Tak naprawdę przestrzenie w projekcie nie mają związku z faktycznym kolorem białym. Oznaczenie to odnosi się do obszarów w projekcie, na których nie znajdują się inne elementy, tekst czy grafika. Biała przestrzeń może być biała, czarna, różowa, zielona. Może mieć teksturę lub wzorki. Stanowi ona po prostu tło projektu. Białą przestrzeń znajdziesz między poszczególnymi elementami projektu, czyli pomiędzy tekstem i grafiką, ale również między akapitami czy jako odstępy między literami. Biała przestrzeń jest bardzo ważnym punktem projektu, podobnie jak wszystkie inne elementy – zdjęcia, fonty, grafiki. Często projektanci muszą tłumaczyć swoim klientom, że puste miejsca w projekcie nie oznaczają braku pomysłu, lecz są one przemyślane. Niedoświadczeni graficy oraz klienci, którzy nie znają zasad designu, bardzo często chcą wykorzystywać każdy skrawek na projekcie i wypełniać każde jego miejsce. Niestety, taki projekt nigdy nie będzie udanym projektem. Czym w takim razie pomaga nam ta biała przestrzeń? Biała przestrzeń pomaga nam w szybszym zrozumieniu projektu, zwiększeniu czytelności, tworzeniu nastroju czy podniesieniu estetyki. Obiekty w projektach wymagają negatywnej przestrzeni, grafiki, tekstu, przycisku, logo oraz innych obiektów, które potrzebują miejsca na oddech. White space to marginesy boczne, górne i dolne. Przestrzeń wokół grafiki i tekstów, odstępy między wierszami i między literami w treści tekstu oraz odstępy między kolumnami. W takim razie, czy mniej znaczy więcej? Opowiem, jak kreatywnie wykorzystać white space na przykładach. Będą mogli Państwo zobaczyć projekty wykorzystujące przestrzeń negatywną na swoją korzyść. Wyniki ich są absolutnie piękne. Bądź subtelny. Wykorzystanie negatywnej przestrzeni nie musi być rażące i widoczne dla wszystkich. Logo, które widzimy, zajmuje minimalną ilość negatywnego miejsca, ale jest jednak niezwykle skuteczne. Tylko fragment liter jest niewidoczny, a część, która zniknęła, reprezentuje wodę kultury nordyckiej, nadając jej cel. Kolejnym przykładem jest plakat dotyczący adopcji pingwinów. Ten plakat wykorzystuje sylwetkę pingwina do tworzenia warstw wzoru. Górne rzędy to pingwiny zwrócone do siebie, a gdy schodzimy w dół, zaczynają się odwracać i nurkować w kierunku dolnej części strony. Liczby ich maleją wraz z postępem w dół. Reprezentuje to niebezpieczną rzeczywistość ich kurczącej się populacji. Odwróć się do góry nogami. Tu mamy plakat militarny. Ten plakat służy podwójnej służbie. Z jednej strony przedstawia jedną wiadomość, a z drugiej coś zupełnie innego. Grafika składa się z dokładnie tych samych kształtów, ale patrząc na nią z innej perspektywy, całkowicie zmienia swoją formę. Proszę się przyjrzeć. Tutaj mamy dokładnie to samo. To, co widzimy, zależy od orientacji strony. Raz jest to osoba siedząca przy biurku, oświetlona światłem lampy, a gdy odwrócimy plakat, widzimy portret mężczyzny. Ten plakat jest kolejny na temat raka piersi. Wykorzystuje metaforę układanki, aby przedstawić brakujące lekarstwo. Kawałek zostaje również przekształcony w osobę, a umieszczenie pustej przestrzeni jest reprezentatywne dla tego, co może pomóc, czyli dla lekarstwa. Kadruj zdjęcia. W tym katalogu zdjęcia przycinane są w celu dostosowania do kształtu logo. Daje to bardziej interesujący efekt, niż gdybyśmy umieścili na stronie kwadratowe lub prostokowe zdjęcia. I także idzie w parze z brandingiem. Użyj form literowych. Projekt, który widzimy, to projekt broszury dla zoo. Wykorzystuje on literę Z do ukazania zdjęć swoich zwierząt. Zamiast zwykłych kwadratowych lub prostokątnych zdjęć, są one przycinane wewnątrz litery, dodając wymiary do broszury. Skalowanie i układy typograficzne w wypełnianiu white space. To czasopismo kreatywnie zagospodarowało pola tekstowe.
Nie tylko umieścili je w niekonwencjonalnych miejscach na stronie, ale ukształtowali w literę T, która jest kształtem koszulki. Umieszczenie bloków tekstu pozostawia dużo bieli na stronie, dzięki czemu wygląda czysto i nowocześnie. Mniej znaczy więcej. To przykład, gdzie biała przestrzeń staje się elementem znaku graficznego. Ten projekt wykorzystuje cyfrę 1 do stworzenia litery N w słowie One. Można było po prostu użyć tylko słowa lub tylko litery, ale połączenie obu daje wyjątkowy zwrot akcji. N na początku nie jest widoczne, ale kiedy zdamy sobie sprawę, że tam jest, sprawia, że projekt jest jeszcze bardziej atrakcyjny. Rama w obrazie. Ten projekt, podobnie jak i poprzedni, wykorzystuje kolor negatywnej przestrzeni jako element graficzny w znaku. Ta ilustracja obramowuje punkt centralny w stalówce pióra. Sam obraz przedstawia mężczyznę piszącego pod światłem, ale gdy przyjrzymy się uważniej, zobaczymy sposób, w jaki cienie są skomponowane. Tworzą one końcówkę pióra, wiążąc wszystko razem. Wycinanie. Zamiast pokazywać tylko smakołyk lub tylko psa i smakołyk, ten projekt pokazał oba bez pokazywania obu. Wycięcie w kości reprezentuje pysk psa, a mała kropka przedstawia nos. Projekt jest zabawny i o wiele bardziej skuteczny niż pokazywanie pełnej sylwetki psa. Zrób coś z niczego. Ta ilustracja tworzy kota z liter. Czy to widać? Para oczu to dwie litery C w słowach Black Cat. Kot dosłownie wyprowadza się z czarnej przestrzeni niczego. Taka wizualizacja wzmacnia wydźwięk przekazu. Wrócimy jeszcze na chwilę do złotej spirali. Złota spirala Fibonacciego w praktyce. Może służyć jako przewodnik do określania rozmieszczania treści. Nasze oko jest naturalnie przyciągane do środka tej spirali, w którym będzie szukać szczegółów. Skoncentrujmy więc swoje projekty na tym środku spirali i umieśćmy tam obszary zainteresowania wizualnego. Jeśli mamy do czynienia z kilkoma elementami, możemy nałożyć na siebie kilka diagramów złotego podziału, aby zachować wspólną proporcję w całym projekcie. Tutaj mamy przykład, proszę zobaczyć. Najwięcej dzieje się w środku spirali i przyciągany tam jest nasz wzrok. Tutaj z kolei proszę zwrócić uwagę, że mimo niezagospodarowanej całości przestrzeni, układ ten wygląda tak naprawdę idealnie. I to właśnie dzięki zastosowaniu złotej spirali. Kolejny przykład wykorzystania złotej spirali w identyfikacji. Złoty podział, kompozycja. Zasada złotego podziału została przystosowana do potrzeb kompozycji obrazu w postaci. Zasady trójpodziału, zasady przekątnej i zasady złotego trójkąta. Zasady te określają, w jakich miejscach obrazu znajdują się tak zwane mocne punkty, czyli w którym miejscu należy umieścić obiekty, na których chcemy skupić uwagę odbiorcy. Pokażę zaraz Państwu, jak te mocne punkty wyglądają w praktyce. Mocne punkty, zasada przekątnych. Jak widzą Państwo na obrazku, zielone kropki dzielą przestrzeń według proporcji złotego podziału, czyli w stosunku 1 do 618 tysięcznych. Nasz wzrok skupia się właśnie na tych okolicach. Umieszczając w nich najważniejsze elementy kompozycji, możemy być niemal pewni, że całość będzie przyjemna dla oka i unikniemy wrażenia, że coś jest krzywo. W kwadracie dzieli się płaszczyznę na 9 równych części. Podział na 9 równych części można też zastosować w prostokącie. Tutaj mamy zobrazowaną zasadę przekątnych. Widzimy te podziały. Zasada trójkąta. Miejsca mocnych punktów na tym zdjęciu skupiają naszą uwagę, czyli dzięki temu kompozycja jest atrakcyjna. Proszę zwrócić uwagę na te dwa mocne punkty. Jeden jest na wysokości głowy modelki,
drugi jest na wysokości jej dekoltu. Na koniec chciałam jeszcze pokazać, jak rozmieszczone są mocne punkty w podziałach. Są one najczęściej w miejscu przecięcia, styku lub w punkcie centralnym. Na tym zakończymy dzisiejszy temat idealnych kompozycji i proporcji. Mam nadzieję, że przekazana dziś wiedza pomoże Państwu świadomie tworzyć świetne projekty. Jeśli ten temat Państwa zaciekawił, zapraszam do nas na studia na wzornictwo przemysłowe. Uczymy tu m.in. grafiki komputerowej jako podstawy, a następnie mamy komunikację wizualną, która jest zaawansowaną formą grafiki komputerowej. Dziękuję za uwagę.